Cześć kochani, tu Beksalala. Postanowiłam nagrać Castmas, coś świątecznego, bo dawno u nas nic nie było. Świąteczność polega na tym, tego Castmasa, że dzieje się sprawa przy mojej choince, mini choince, w moim nowym lokum, do którego niedawno się przeprowadziliśmy. Ale tak na o tak może nawiążę. Na święta jest tak, że składamy sobie życzenia i przeważnie te życzenia dotyczą szczęścia, bo takich szczęśliwych świąt i dużo szczęścia, życzymy wszelkiego szczęścia, więc w sumie trochę to, co będę tutaj pokazywała, wiąże się ze świętami, bo dotyczy właśnie szczęścia. Taka sprawa się stała, że mnie szczęście opuściło. Znaczy, w sumie nie jestem pewna, czy kiedykolwiek ze mną było, ale takie może częściowe szczęście, które miałam, opuściło mnie i spotkało mnie szereg takich, nie wiem, niekorzystnych wydarzeń może. I jakoś tak nie umiałam nic znaleźć pozytywnego. Oto podobno nawet w jakimś nieszczęściu to trzeba szukać pozytywów. A mnie ta zdolność zniknęła. No i ja to sobie skojarzyłam, słuchajcie, z tym, że zginęły moje szczęśliwe przedmioty, moje takie amulety. No nie wiem, czy amulety to w ogóle są modne jeszcze, ale jakoś tak w głowie mam, że pewne przedmioty przynoszą mi szczęście. Może to kurczę nieprawda. No dobra, nie wiem, w każdym razie byłam do nich przywiązana i jak mi zniknęły, to koniec. To po prostu czułam się źle. Właśnie, to może jakaś samospełniająca się przepowiednia, że zgubiłam, czułam się źle, więc chodziłam smutna. Jak byłam smutna, to i wszyscy wokół byli jacyś inni, no i tak to się wszystko splotło, ale teraz w czasie przeprowadzki do tego nowego lokum ja wszystkie te przedmioty znalazłam. Okazało się, że saszetka z tymi przedmiotami była w torebce, której już dawno nie używałam i właściwie to nie wiem, czy ona mi się jeszcze podoba, ale po prostu podskoczyłam do góry z radości, gdy to wszystko znalazłam. No i postanowiłam z wami podzielić się, co to jest, pokazać wam, co to jest. Może w ten sposób właśnie trochę tego szczęścia mojego na was spłynie. Więc tak, zaczynając, może jeszcze wyjaśnię, dlaczego będę występowała w czarnej rękawiczce. Otóż dlatego, że mam obgryzione skórki i w ogóle mam bardzo brzydkie palce, jak również paznokcie. I dlatego postanowiłam to wszystko pokazywać w rękawiczce, a że mam czarną w tej chwili tylko na tak zwanym podorędziu, no to właśnie będzie czarna, tylko kurczę, żeby mi się to wszystko teraz nie powymykały z rąk. Słuchajcie, najstarszy mój amulet, teraz wam pokazuję. O, to jest taka broszka. I ta broszka należała do mojej babci i ona ma całe mnóstwo lat. Ona jest bardzo stara. Myślę, że tak po wojnie została kupiona drugiej, gdy moja babcia za chlebem wyjechała na ziemię odzyskane, żeby tam prowadzić biznes, no ale wiadomo, na początku biznes pewnie nie szedł, no to kupiła, a chciała się przyozdobić jakoś, to kupiła sobie taką broszkę, która jest szkiełkiem i nie wiem dookoła co, tombak może to jest jakiś, albo coś takiego miedzianego. I ta broszka jest ze mną od bardzo dawna i chyba jej stratę no naprawdę szczególnie przeżywałam. A teraz oto jest ze mną. Tak, to jest broszka. Znaczy była broszka, przepraszam. Następny przedmiot to jest ćwierćdolarówka. O, tak pokażę wam, taka, którą dostałam wiele lat temu od mojego kolegi, który tak błysnął w naszej firmie. Przeleciał sobie, trochę popracował i wrócił do Stanów Zjednoczonych. Kolega ma korzenie polskie, ale urodził się w Stanach i taki miał kaprys, że przyjechał na trochę popracować do Polski, zobaczyć, czy tu jest lepiej.
I na szczęście mi podarował taką ćwierć dolarówkę. I powiem wam, że chyba ja czułam normalnie jej działanie wtedy, gdy ją dostałam. Bo w tamtym czasie czułam się naprawdę wyjątkowo dobrze, gdy ją tak zawsze z sobą nosiłam. Nosiłam ją w portfelu nawet. O, dobrze, tak, o, jak ja to zgrabnie robię. Dobra. Ćwierć dolarówka. Następna sprawa. Następna sprawa to jest mój szczęśliwy miś. No taki, no jak wygląda, to widzicie. No miny nie ma szczęśliwej, ale to jest miś, którego kupił mi mój mąż w zastępstwie innego misia na szczęście, którego kiedyś zostawiłam w hotelu. No i tamten przynosił. Ten tak trochę przynosił też. W każdym razie nie czułam się tak źle i nie czułam pustki po stracie misia. Gdy go dostałam, jeszcze raz. Dobra. Kolejny przedmiot, kochani. Kolejny przedmiot to jest chyba guziec. Oj, upadł. Guziec został znaleziony w jajku z niespodzianką. O, tak się ugina, bo kiedyś na Dzień Kobiet w pracy kolega dał dziewczynom jajka z niespodzianką i był taki guziec. No się ugina. Też to taki prawie słoń, na szczęście. Następny przedmiot to jest król lew. Tego króla lwa znalazłam na plaży, chyba w Stegnie albo w Krynicy Morskiej, w każdym razie na Mierzei Wiślanej. I jak go znalazłam, jest taki fajny, uśmiechnięty, od razu jakoś sobie skojarzyłam go ze szczęściem mojego syna, więc ja to noszę na szczęście syna i mam nadzieję, że on spowoduje, że mój syn będzie królem nie tylko dla mnie, ale dla wielu osób. O, ekstra, nie? Kolejny przedmiot, właściwie to są dwa przedmioty. Czekajcie, coś mi się tu wali. Kolejne dwa przedmioty to są kasztany, mały i duży, bo kasztany podobno należy zbierać sobie tam na jesieni jakiegoś upatrzeć i później nosić na szczęście. Nie wiem, co się później dzieje po roku, czy się wyrzuca i wymienia na nowe. W każdym razie ja kilka lat temu je znalazłam i tak noszę i no, mam nadzieję, że działają. No jak były schowane w tej torebce, to nie działały, wiadomo. Teraz tak, następny przedmiot jest w dwóch częściach. O rany, upadł mi najważniejszy. Najważniejszy amulet mi upadł, słuchajcie, ale dobra, zaraz się nim zajmiemy. Jest w dwóch częściach, gdyż jest to anioł, któremu odpadły skrzydła. No to tak, to jestem ja. Tu taki pan, widać, że z Helu, i tu taki pan dał mi go za darmo, bo już wyjeżdżał i tak rozdawał tam różne rzeczy, które wcześniej sprzedawał. I tu moje imię on wyskrobał, ale odpadły skrzydła, gdyż były na gwoździku i o, to są skrzydła. No ale to tak, tu ja sobie chodzę, a czasami skrzydła, o, czasami są tylko same skrzydła i sobie tak latają. I ja tam za nimi trochę podam, o, jeszcze raz skrzydło, dobra. I jeszcze co my, ach, matko, zobaczcie, podkowa, ale to nie jest podkowa, tylko to jest dzwonek dla owieczki, który wygląda jak podkowa. Chciałam wam zadzwonić, ale jakoś się nie udało. O, i tu jest to zakupione w Bukowinie Tatrzańskiej. No to od razu widać, że to przez szczęście przynieść musi taki przedmiot, bo to owieczka, wiadomo, bardzo szczęśliwa, no i coś, co przypomina podkowę, to nie ma wyjścia. Z takimi przedmiotami po prostu nie ma rady, trzeba być szczęśliwym. Teraz tak jeszcze, o, to mam dziwne rzeczy, słuchajcie. Pamiętacie takie bilety kolejowe? No. To są bilety z Czech. Byliśmy w takim uroczym pensjonacie Sedlec w Kutnej Chorze i tam pan zrobił na podwórku, on był fascynatem w ogóle kolei, taką mini kolejkę, tory ułożył, jakieś takie stare semafory,
dzwonki, różne takie rzeczy z kolei tam zainstalował i obwoził nas tą kolejką po tym podwórku i zakładał czapkę konduktora i właśnie takie bilety wtedy dostaliśmy. O, jak widzicie, są skasowane po to, żebyśmy mogli wsiąść do tej kolejki. To jest bardzo, bardzo szczęśliwe przeżycie i się tak czuliśmy jak małe dzieci. Mamy takie zdjęcie, gdy mój mąż siedzi w lokomotywie, a ja w wagoniku i sobie jedziemy przed siebie w świat. I o, będzie, słuchajcie, ostatni przedmiot, niezwykle ważny, również z Czech. Bardzo lubię Czechy. Aha. Kryształowa kula. Właśnie to nie kula, taki trochę ma stożek u góry, ale ja to nazywam kryształową kulą. I to było kupione w przeuroczym miasteczku Loket. Jest, o matko, no po prostu taka, jak z bajki to było takie miasteczko. Pamiętam, weszliśmy na taki uroczy, maleńki rynek i był pan z czarodziejskimi rzeczami i miał mnóstwo tych kulek. One wisiały, świeciło słońce, więc się tak wspaniale to wszystko odbijało i te kulki były w różnych kolorach. Ja zawsze wybieram niebieski, a tym razem pomyślałam, może tej nikt nie kupi, bo taka żółta, więc wzięłam sobie taką żółto-złocistą. No i to jest ostatni mój przedmiot. Ja te wszystkie przedmioty noszę przy sobie teraz, znów, odkąd znalazłam i wydaje mi się, że już trochę działają. I teraz, jak pokazałam Wam je w filmie, to część tej magii i tego szczęścia chcę przekazać Wam. Bądźcie szczęśliwi, radośni i pogodni. I nie dajcie się umęczyć w czasie przygotowań do świąt. O, zobaczcie, jak sobie lata fajnie ta kulka. One są takie niteczce. Pa, pa. Bądźcie szczęśliwi. Mówiła Bexi. I to będzie bez montażu. Pa.